Bejrut, potężny pożar w miejscu eksplozji. Bejrut, potężny pożar w miejscu niedawnej eksplozji. W zniszczonym przez niedawną eksplozję porcie w Bejrucie płonie magazyn opon i ropy. Nad stolicą Libanu widać ogromne kłęby czarnego dymu. Przyczyna pożaru nie jest znana, informuje Reuters. Reuters informuje, powołując się na wojskowe źródło, że płonie magazyn opon i ropy. Ogień pojawił się w strefie wolnocałowej. Do gaszenia pożaru są wykorzystywane wojskowe helikoptery, podała armia. Przyczyna pożaru nie jest na razie znana. Szef libańskiego Czerwonego Krzyża Jorket Tanech powiedział, że nie ma obaw o wybuch i doniesień o poszkodowanych. Jak podaje The Independent, w porcie wybuchła panika. Na nagraniach widać uciekających robotników portowych i ludzi krzyczących: uciekajcie, wszyscy uciekajcie. Brytyjski dziennik informuje, powołując się na lokalne media, że wojsko rozpoczęło ewakuację w pobliżu miejsca pożaru. Michel Elmore, szef zespołu poszukiwawczo-ratunkowego Straży Pożarnej, który był na miejscu zdarzenia, powiedział w rozmowie z gazetą, że nie wiadomo dokładnie, co się pali. Próbujemy ugasić ogień, ale jest zbyt duży. Potrzebujemy mieszkanki wody i piany. Poprosiliśmy o wsparcie. Potrzebujemy obrony cywilnej i wszystkich dostępnych załóg Straży Pożarnej, przekazał. Do potężnej eksplozji w Bejrucie doszło 4 sierpnia. Na skutek wybuchu, przechowywanych w porcie ogromnych złoży saletry amonowej, zginęło 190 osób, a 6 tysięcy zostało rannych.